Cześć, witam Cię bardzo serdecznie podczas kolejnego etapu naszej nauki. Tym razem będziemy rozmawiać sobie o responsywności, no stron i aplikacji oczywiście. Więc na samym początku warto powiedzieć, czym w ogóle RWD jest. To jest taka technika, która powstała ładnych parę lat temu. W 2010 roku pierwsze jakieś takie hasła się podnosiły, już konkretne praktyki, konkretne nazwy tych praktyk. No i czemu powinniśmy o to dbać? No, chodzi o to, że trafiamy do różnych odbiorców w tej chwili. To już nie jest tak, że mamy tylko komputery takie, które stoją sobie z wielkim, grubym monitorem na biurku, tylko ten przekrój urządzeń jest olbrzymi. Doskonale sobie z tego na pewno zdajesz sprawę. I wyróżniamy trzy takie największe grupy. I to są duże ekrany, czyli laptopy, komputery stacjonarne albo właśnie no, lapki, telewizory, billboardy. I wszystkie właściwie urządzenia, które mają jakiś większy ekran, duże rozdzielczości. Średnie ekrany, czyli bardzo duże telefony, takie koło 7 cali, tablety 8 do 12. To są takie rozmiary przyjęte przeze mnie. To nie jest tak, że coś, co ma 6,5 cala już musi być telefonem, a niekoniecznie tabletem. Na to wpływają tak naprawdę inne kwestie i o tym za chwilkę będę mówił. Ale to tak mniej więcej możesz sobie wizualizować, że trafiasz po prostu na tablety w tym średnim ekranie. No i mamy oczywiście tak samo małe ekrany, czyli po prostu telefony. Tutaj przekrój też jest bardzo duży, bo mamy od 3,5 cala jakichś telefonów w tej chwili. To są iPhone SE, 5, 5S, do 7 nawet cali, jakieś Note'y itd. itp. Ale to będzie nasz target telefonu. I to będzie pod tym względem istotne, że na przykład tutaj mamy orientację wertykalną, czyli czy mamy telefon pionowo. On jest wyższy niż szerszy, prawda? Więc to może być coś, co jest dla nas bardzo ważne podczas projektowania. Musisz też pamiętać, że ten ruch w sieci już faktycznie są zdominowany przez urządzenia mobilne. W tych 56%, które teraz widzisz na ekranie, około 3-4% mówi się, że jest tabletów, więc to jest akurat bardzo mała grupa. To zabawne trochę, że się znalazła wśród tych trzech największych, prawda? No ale mimo wszystko takie urządzenia są dość często w biznesie używane. To jest mała grupa globalnie, ale dla niektórych zastosowań jest to potrzebne narzędzie, więc nie jest to trudnością dużą, żeby móc faktycznie pokryć zapotrzebowanie na tablety, bo to jest kilka innych dodatkowego kodu zwykle. Możemy zrobić to bardzo zbliżenie do wersji mobilnej, tylko może troszeczkę więcej elementów zmieścić na widoku. Więc jak widzisz, te 56% pokazuje, że no, nie możemy sobie pozwolić na taki komfort, że robimy tylko na desktop. Absolutnie nie. Skoro to jest, no, nawet gdyby to było 30% tak naprawdę ludzi, którzy chodzą po internecie za pomocą urządzeń mobilnych, to no, wyobraź sobie, że tracisz 1/3 widowni. No bo powiedzmy sobie szczerze, używanie na telefonie takiej stronki, którą trzeba zoomować palcami, na pewno jeszcze na którą kiedyś trafiłaś, to nie jest nic przyjemnego i my raczej z takiej strony wyjdziemy. Więc te 56% trzeba po prostu koniecznie pokryć, nie ma dyskusji. No i teraz tak, od czego tak naprawdę będzie zależeć, czy to jest widok mobilny, czy to jest tablet, czy to będzie komputer stacjonarny, jak my to oznaczamy, w jaki sposób my decydujemy, że to jest akurat coś takiego. Bo pierwsze, co przychodzi do głowy, to jest ta przekątna, prawda? Tylko że telefon no, nie będzie wiedział, jaka jest przekątna ekranu. Z jakiej przyczyny? No nasz telefon może mieć 1920 pikseli szerokości na przykład, powiedzmy, gdyby go trzymać tak horyzontalnie, prawda? No to jaka jest różnica w tej rozdzielczości między rozdzielczością Full HD, którą ty masz na przykład w telewizorze? No nie ma stricte żadnej różnicy, prawda? Więc jest coś innego, co decyduje o tym, że to jest telefon i mamy do czynienia z czymś, co się mieści w ręce, a nie telewizor, który może mieć 60 cali i wisieć na ścianie. I za to odpowiada viewport. Tutaj jest przykład Samsunga A50, taki telefonik ze średniej półki, a widzisz, że rozdzielczość jest olbrzymia, ta fizyczna. Mamy tutaj większą rozdzielczość niż Full HD tak naprawdę, bo mamy 1080 na szerokość, na wysokość jest 2340 pikseli aż. No a co znaczy ten viewport na dole? W momencie, kiedy telefony zaczęły mieć takie wysokie rozdzielczości, to było też około 2010 roku. Pierwszym takim telefonem, który miał bardzo duże zagęszczenie pikseli, był iPhone 4 i to był ten Retina display. No i w takiej sytuacji, żeby on był kompatybilny z tym, co jest w tej chwili, co na tamten moment było w sieci dostępne, stronami, aplikacjami, no to musieli sobie jakoś z tym poradzić, że fizyczna rozdzielczość była podobna do na przykład tego, co my byśmy interpretowali jako tablet albo komputer już nawet. Te 768 pikseli na przykład to były często nie telewizory, tylko monitory 17 cali na przykład, czy 15, takie te kwadratowe. Więc w takiej sytuacji doszli do wniosku, że trzeba tą rozdzielczość przeskalować, podzielić sobie i
Dalej mamy korzyść z tej dużej rozdzielczości, bo nasz ekran składa się z wielu punkcików, tak? Ta rozdzielczość to jest nic innego jak ilość punktów na szerokość i na wysokość, z której składa się ekran. Więc im mniejszy ekran, a im większa jest rozdzielczość, tym to będzie ostrzejszy obraz. Taki, że jak przybliżysz go sobie nawet na centymetr od oka, albo obejrzysz go pod lupą, to te pojedyncze piksele będą bardzo, bardzo trudno dostrzegalne, albo w ogóle. Więc w takiej sytuacji dalej mieliśmy tą korzyść, a przy tym mogliśmy dostosować nasz telefon do tego, żeby wyświetlał treści, tak samo jak inny telefon o podobnym rozmiarze. Właśnie o to chodziło, żeby to ujednolicić. No i tutaj w tym Samsungu A50 mamy mnożnik około 2,5, jak widać, więc oni akurat taki sobie zastosowali. Mamy też tu przykład Huawei Mate 20 Pro, który ma dużo większy ten mnożnik i on jest czterokrotny. No i w takiej sytuacji widzimy, że to jest zabawne, bo choć rozdzielczość jest większa niż w tym naszym Samsungu, to viewport jest mniejszy. Także nie ma reguły, ale co jest pocieszające, to my będziemy działać na pewnych przedziałach. Czyli to nie jest tak, że no kurczę, 412 i potem będę musiał pokryć 415, albo 16, albo nie wiem, 405. Nic z tych rzeczy, będziemy działać na przedziałach, czyli od do. Dalej, porozmawiamy teraz o takich technikach wdrożenia właśnie tej responsywności. Inaczej, no responsywność będziemy wdrażać zawsze RWD, no bo jak sama wskazuje, to jest Responsive Web Design. Ale żeby dotrzeć do wielu użytkowników na różnych urządzeniach, możemy też użyć AWD. I to się odnosi do alternatywnego web designu. I to się tyczy w skrócie tworzenia aplikacji w wielu wersjach. Będziemy mieli wersję osobną na telefon, osobną na tablet i jeszcze inną na komputery. Na przykład, wchodząc na Facebooka, czy tam na Oneta, czy inne jakieś popularne portale, to mogłeś się spotkać z sytuacją, że dostajesz taki przedrostek, subdomenę m.facebook.com. I to jest nic innego, jak po prostu przekierowanie Cię pod właśnie inny link, który zaserwuje Ci aplikację dedykowaną stricte na telefony. No i teraz tak, masz telefon, tak? Masz aplikację na telefon, już taką dedykowaną dla siebie. Ona może oczywiście dzielić część logiki z tą na przykład tabletową, z komputerową, wiadomo. No ale teraz ty masz telefon właśnie na przykład taki, który ma 412 szerokości viewporta, a ktoś inny ma 360, to czy to są dwie aplikacje osobne w takim razie przy AWD? No nie. AWD tworzy kilka różnych wersji aplikacji, ale to nie znaczy, że te aplikacje nie mogą mieć same w sobie RWD tak samo. I to RWD to są takie techniki właśnie dopasowywania już wewnątrz jednej aplikacji jej widoku w taki sposób, że na przykład będziesz miał 360 pikseli szerokość, albo 450, albo nawet 600, to on sobie jakoś z tym poradzi. On to dopasuje. I w jaki sposób można takie coś uzyskać? No, na początku musimy zrozumieć, czym jest założenie Mobile First. Ono się wywodzi z web designu, gdzie designerzy starali się robić style w taki sposób, aby projektować je najpierw na początku na urządzenia najmniejsze. Chodzi o to, że tam designer musi się skupić i wysilić, żeby zmieścić jak najwięcej treści w widoczny, czytelny sposób na jak najmniejszej, no, przekątnej ekranu, prawda? Dopiero potem projektujemy widoki desktopowe i możemy sobie fajnie dodawać jakieś nowe elementy, jakieś ozdobniki, możemy puścić wodze fantazji. U nas będzie to polegało na albo importowaniu plików w odpowiedniej kolejności, albo napisaniu kodu w odpowiedniej kolejności, mówiącego kodu, że na przykład w tym momencie, jeżeli to jest rozdzielczość od 360 pikseli do na przykład 600, no to tam div musi mieć 100% szerokości. Jeżeli to jest więcej, no to dajmy mu już 50, no bo skoro mamy tak duży ekran, no to sobie możemy zmieścić spokojnie dwa takie elementy. I takimi właśnie technikami będziemy się posługiwać, po prostu ograniczaniem jakiejś szerokości albo zwiększaniem jej. Będziemy próbować zmieścić więcej elementów na szerokość, bo komputer, jak widzisz teraz przed sobą, jest szerszy niż wyższy ten monitor. Natomiast na telefonie będziemy chcieli umieścić elementy jeden pod drugim, a nie jeden obok drugiego, bo znowu na szerokość nasz telefon jest bardzo wąski. No ale jak to w ogóle zaimplementować, bo ja mówię ciągle jakieś hasła RWD, AWD, mówię, że będziemy coś tam próbować zmieścić, zmienić, ustawić przy importach, bla bla bla, nic to za bardzo nie mówi, więc co ja mogę zrobić, żeby to faktycznie działało? No, mogę użyć tagu link i w tym tagu link dodać atrybut media. I atrybut media będzie sprawiał, że te style, które się znajdują w danym pliku, będą działały tylko i wyłącznie dla danego zakresu rozdzielczości, od powiedzmy 0 do 500 pikseli. I to samo mogę zrobić już wewnątrz pliku CSS. Czyli nie muszę tego w HTML-u definiować, tylko na przykład kawałeczek kodu w CSS-ie mogę sobie oznaczyć, że OK, to są wszystko style mobilne, bo piszemy mobile first, czyli ten nasz plik będzie bazowo mobilny, ale jeżeli to jest większa rozdzielczość, na przykład od 600 pikseli,
no to już mi tutaj jakieś inne style wprowadź. I to będę pokazywał dokładnie na praktycznych przykładach, bo tak opowiadać o tym jest ciężko i na pewno ciężko jest też to zrozumieć. Inną techniką będzie fluid layout. I fluid layout polega na tym, że my projektujemy te elementy płynnie. One nie mają stałej szerokości na przykład w pikselach. Mogą mieć wysokość, bo to nie jest takim problemem. My do scrollowania góra-dół jesteśmy dobrze przyzwyczajeni. Natomiast na szerokość my chcemy uniknąć za wszelką cenę horyzontalnego scrolla, czyli nie chcemy przesuwać elementów lewo-prawo. One się muszą wszystkie ładnie zmieścić. Ale to nie jest jedyne zastosowanie tych media, nie tylko właśnie w tagu, ale też również tego słowa kluczowego w CSS-ie. Możemy też użyć tego media do dopasowania naszej strony pod drukowanie, pod telewizory, pod czytniki dla osób np. niewidomych. No a ten screen, ostatni, czwarty podpunkt, on się po prostu tyczy naszych ekranów komputerów, po prostu kolorowych ekranów. No i takie na koniec motto, już jest tradycją u nas, słowa Salvadora Dali, ja tak to przerzucę na polski w locie. No nie bój się nigdy tej perfekcji, bo i tak jej nie osiągniesz. I to się tyczy tego, że nie bój się robić to RWD bardzo dokładnie, nie bój się w nie włożyć kupy serca, bo uwierz, że i tak jakiś się tam zdarzy przypadek, że to nie będzie pokryte, więc lepiej się naprawdę tego mocno przyłożyć. To jest naprawdę bardzo duża część rynku i wszyscy naprawdę dobrzy profesjonaliści, jakich znam, z którymi współpracowałem, na to RWD bardzo zwracali uwagę. Natomiast jest pewna też grupa, która gdzieś to spycha na bok, ignoruje, robi sobie wersję desktop, a potem gdzieś na końcu dopiero się pomyśli, a dobra, to teraz tylko to dopasuje do mobilki. Temu powinniśmy się trzymać tej zasady mobile first. Wymusi na nas to też to, żeby po prostu ta wersja mobilna była dobrze przygotowana. I to będzie tyle na tej lekcji. Na kolejnej już przejdziemy do praktyki, czegoś mega ciekawego, zrobimy sobie nawigację responsywną i parę innych takich smaczków. Więc do zobaczenia. Hejka. Na tej lekcji wprowadzimy sobie taką już praktykę z RWD, stworzymy pliki tutaj w naszej strukturze folderu, dodamy sobie media query za pomocą linka, czyli tego tagu i za pomocą słowa kluczowego małpa media w plikach CSS. I możemy stworzyć też sobie taki responsywny kontener, czyli taką najbardziej podstawową strukturę, którą używamy w responsywności. Ja za chwilkę Ci pokażę, o co chodzi dokładnie po kolei, tylko standardowo index.html to jest nasz plik wyjściowy. Wykrzyknik Enter tworzy nam tutaj takiego boilerplate'a tak zwanego, tak? Czyli taki ten wzorzec, możemy móc już z tym pracować. Dostosujemy sobie tylko tutaj atrybuty, tytuł, pierwsza strona z RWD. No i stworzymy sobie też od razu plik CSS. Style CSS. No i teraz tak, link rel, czy tam możemy sobie od razu w taki sposób i nam uzupełni Visual Studio Code wpisać. Rel stylesheet, czyli mówimy, że to jest arkusz stylów, przypominajka, href, czy tam href, pokazuje nam, gdzie ten plik możemy znaleźć, więc oczywiście po prostu style CSS. I teraz tak, w tym założeniu ten nasz plik style CSS to są takie style, które są uniwersalne na wszystkie widoki. Możemy też do tego style CSS wrzucić już style mobilne, bo pamiętaj, że my będziemy pisać mobile first, czyli wszystko, co jest bazowo, bez żadnego media query, to jest najmniejszy ekran telefonu i potem zwiększamy stopniowo na większy ekran, większy, większy, aż dojdziemy tam do powiedzmy jakiegoś telewizora czy tam Full HD. Możemy sobie tutaj zrobić taki mały resecik, margin 0. Możemy też stworzyć sobie od razu drugi plik CSS-owy. No i nazwiemy go tam mobile XL, czyli duże pliki, duże telefony komórkowe, to będzie taki zwykły mobile, najmniejsze telefoniki, to będzie większy. No i teraz tak, mówię Ci, że możemy sobie użyć importa już z informacją o tym, że te style mają działać tylko przy określonych rozdzielczościach. I do tego użyję sobie atrybutu media i tutaj muszę powiedzieć min width 1024 piksele. I w ten sposób mówię, że te style, które tutaj są, i to będzie mobile XL, to się powiedziło, będzie działał dopiero od szerokości 1024 piksele. Zobaczmy sobie, no to oczywiście jest głupia rozdzielczość, może zwrócę to na 768 pikseli, chociaż tutaj tak będzie za dużo, ale nieistotne. I teraz tutaj damy tak, body, background color, to będzie cyjan na przykład. OK, więc mamy zwykły plik CSS, tu mamy tylko taki resecik mały, mamy większy plik dla urządzeń mobilnych, i w tym pliku mamy informację, że od takiej i takiej rozdzielczości nasz background w całym dokumencie powinien zmienić się na cyjan. No teraz otwórzmy sobie to w folderze.
Ok, mamy to tutaj. No i coś tam nie zadziałało, zaraz sobie zobaczymy dlaczego. Zobaczmy, jak to będzie na mniejszym widoku. Zerknijmy do pliku. No tak, zabrakło nam tutaj nawiasów. Ok. No i śmiga. Widzimy, że nasz ekran oczywiście ma więcej niż 768 pikseli szerokości. I teraz jak testować nasze aplikacje i strony pod względem RWD? Jest to specjalne narzędzie wbudowane w przeglądarkę Chrome, tak samo Firefoxa, większość przeglądarek, jakie są na rynku. I możemy ją znaleźć po otwarciu DevToolsów, czyli tutaj klikamy sobie prawym przyciskiem gdziekolwiek i zbadaj. Albo wchodzimy tutaj w więcej narzędzi, narzędzia dla deweloperów. Tu jeszcze się będzie znajdował skrót klawiszowy. I tutaj w tym miejscu tak jest mała ikonka Toggle Device Toolbar. Ona nam pozwala faktycznie zasymulować konkretne modele telefonów, albo możemy sobie to ustawić na jakąś konkretną rozdzielczość i sami palcem przesuwać lewo-prawo. I widzisz, że w momencie, kiedy przekraczamy 768 pikseli, ekran staje się niebieski, bo tak zadeklarowałem sobie w pliku. Gdybyśmy zbadali sobie bady, no to widzimy, że mamy tutaj normalnie style takie bazowe, ale mamy też media, które mówi, że od takiej rozdzielczości w górę, czyli w górę, w nieskończoność w górę, na dużym laptopie, na ekranie 4K, wszędzie ten ekran już będzie niebieski. W taki sposób to działa. To jest to, o czym mówiłem. Od jakiejś rozdzielczości w górę. I gdybym teraz powiedział sobie w HTML-u jeszcze jeden, na przykład tutaj bym dał tablet, to będzie powiedzmy 1024, to na razie takie przykładowe rozdzielczości daje, nie do końca mają wiele wspólnego z prawdą, ale to o tym jeszcze będę mówił. I już dla rozdzielczości tabletowej ja bym chciał, żeby ten ekran był czerwony. No i faktycznie tak się stanie. Widzimy teraz taki cały cykl, że mamy body zwykłe, czy tam body, potem mamy ustawione na 768, ale później mówimy przeglądarce, hola hola, ok, były zmiany, wiem, ale jeżeli to ma więcej niż 1024, no to trzymaj się tego. I tutaj, żeby to działało w taki sposób, to bardzo ważna jest kolejność zgodna z Mobile First. Czyli zawsze kolejkujemy te właściwości od najmniejszej do największej, poprzez te pośrednie, prawda? I to jest jeden ze sposobów. Możemy to użyć właśnie w taki sposób w naszym pliku HTML i od razu importując, mamy ograniczenie do media, ale to jest taka rzecz, którą warto podkreślić teraz, bo może pomyślałeś w taki sposób, że to jest super opcja na optymalizację, że te pliki tutaj się w ogóle nie pobierają w takim razie, prawda? Skoro mamy ekran taki i taki, no to nie spełniamy tych warunków, przechodzi sobie dalej, bo HTML jest interpretowany od góry na dół i od lewa do prawa, więc trafiając na te pliki tutaj, powinien je teoretycznie zignorować, tak? No nie, w praktyce tak to nie działa. On pobierze wszystkie absolutnie pliki, tylko po prostu nie będzie ich interpretował na ten moment, nie będzie ich ustalał. No i z czego to wynika? Po co nam w ogóle te pliki, nawet takie super wielkie, skoro wiemy, że mamy telefon, tak? Fajnie było móc to ograniczyć. I takie plany faktycznie się pojawiają już w W3 konsorcjum, ale jeszcze tego nie ma zaimplementowanego. Natomiast w tym momencie działa to w taki sposób, nie bez powodu, bo wyobraźmy sobie, że mamy ten widok telefonu iPhone'a 5S, czy może iPhone'a 6. Chciałbym symulować w taki sposób po obróceniu. O, takie coś. Mamy w tej chwili taki widok, prawda? No ale jak obrócimy, to nasza szerokość no już wykracza na tą duży telefon, prawda? Chodzi o to, że kładąc nasz telefon na boku w widoku horyzontalnym, to co było jego wysokością staje się szerokością. Czyli gdybyśmy nie mieli pobranych tych plików wcześniej, no to byłby problem, no po prostu by się nie wczytało to na tą odpowiednią rozdzielczość. A przecież to jest więcej niż 768 pikseli, prawda? Więc ten warunek został w tej chwili spełniony. Dobrze, no to teraz przejdziemy sobie do stworzenia tego kontenera, takiej bardzo bazowej struktury w RWD. Jego stworzymy już za pomocą drugiej techniki, czyli nie będziemy w tych miejscach deklarować sobie tego media przy importowaniu, tylko użyjemy tego w plikach CSS. I myślę, że taki kontener może być spokojnie stworzony w naszym style CSS, w bazowym pliku. Jeżeli nie wiesz, nie pamiętasz może z poprzedniej części kursu, to kontener służy nam do tego, żeby trzymać naszą treść w ryzach, na środku. Więc oczywiście on musi mieć parametr margin 0 auto, no bez tego się nie obejdzie. Oprócz tego musimy mu dać jakąś szerokość i teraz tak, na urządzeniach mobilnych zwykle dajemy mu jakąś około 100%, w procentach po prostu, bo jest bardzo mało tej szerokości, zauważ. Telefony są wyższe niż szersze, przypominam. No i, bo takie zwykle trzymamy oczywiście. No i nie chcemy tej szerokości marnować, więc żeby były takie lekkie przerwy, żeby ten tekst nie zaczynał się zaraz z krawędzią ekranu i nie kończył, to używamy zwykle szerokości typu 94%, 96%,
Możemy ewentualnie użyć 100% i dodać paddingi. No tylko to jest takie według mnie niepotrzebne kombinowanie. Szybciej jest w taki sposób to zrobić. No i teraz tak. Na obilce to będzie tak wyglądało. Wrzucimy sobie to w body. Container. Hide and bla bla bla. No i damy temu kontenerowi też jakiś kolor tła. Z jakiego powodu? No chciałem, żeby on był widoczny mimo wszystko. Damy tu koral. Żeby nie trzeba było go zaznaczać, żebyśmy widzieli, gdzie on się zaczyna, gdzie kończy. I okej, okay, to jest duży ekran. Na telefonie takie odstępy z lewej i prawej są bardzo fajne. Wcale to, że to jest faktycznie czytelne. Możemy ewentualnie dać 96. To są już kwestie dogadania się z designerami. Nie ma jakiejś złotej reguły na to. Natomiast już przy większych ekranach, jak na przykład laptop czy ten 4K, no to wyobraź sobie też, że to jest duży telewizor i tu masz tekst jeden, a tu masz tekst drugi. Musisz obracać głowę, żeby to przeczytać, więc raczej w takich sytuacjach trzymamy cały ten content na środku, wyśrodkowany. No i oczywiście robimy to za pomocą tego kontenera, tak? Więc możemy powiedzieć media MeanWeave i to jest tak, 768 pikseli to będzie nasz duży telefon, czy ten tablet. To już powiemy, że container i jego width to będzie tam na przykład 720 pikseli się często przyjmuje. Potem, gdy to będzie już powiedzmy tam ten laptop, to zobaczmy jak tam Google sugeruje. 1024 się zaczyna laptop, no to ok. Damy sobie 960 na przykład pikseli. I kolejny już potem 1440 tam było. To niech ten kontener ma już tam 1100, powiedzmy, pikseli. I spójrzmy. OK. Zmniejsza się, znowu się zmniejszył, znowu się zmniejszył i tu już są procenty. I się będzie zmniejszał w nieskończoność. Czyli tutaj taki fluid layout, to jest to, o czym mówiłem, jest płynny na procentach. Potem możemy sobie pozwolić, że od pewnego przedziału do kolejnego on jest taki sam, tu już się nie zmienia, bo to jest dla nas wygodne, to jest praktyczne. Potem znowu pozwalamy, żeby zajął tam jakieś miejsce na ekranie większe, ale do pewnego momentu już go nie zwiększamy. Przy ostatnim breakpointcie znowu go lekko zwiększamy i on już taki zostaje. Potem, już nieważne jak to był szeroki ekran, to my chcemy, żeby ta treść była do ogarnięcia ludzkim wzrokiem, prawda? Więc musimy w jakiś sposób w pewnym momencie powiedzieć basta, więcej już nie rośniesz w kontenerze. I możesz taki przypadek zaobserwować łatwo na Facebooku, jeżeli masz duży ekran o dużej rozdzielczości. No to na komputerze zobaczysz, że ten feed, czyli te newsy, co się wyświetlają, te informacje od znajomych, posty, to zawsze będzie na środku i nie będzie szersze niż pewna określona szerokość. Jak korzystałem kiedyś z takiego dużego monitora, on miał 27 cali i 2500 na 1440 rozdzielczość, no to pamiętam, że ten Facebook wyglądał wręcz tak trochę komicznie, ale fakt faktem dalej mi się go wygodnie używało. Więc w taki sposób tworzymy sobie ten kontener i w tym kontenerze po prostu będziemy trzymać nasze treści. Zdjęcia, jakieś ozdobniki, one mogą poza niego wychodzić, to nie szkodzi, ale sama treść do przeczytania będzie w nim zamknięta. I zobaczysz to trochę bardziej na takich praktycznych przykładach już wkrótce. Więc dzięki za uwagę na tej lekcji i na kolejnej kontynuujemy zabawę. Do zobaczenia. Hejka, pokażę Ci teraz, w jaki sposób można zrobić responsywną nawigację i będziemy podobną robić w kwestii potem naszego projektu, ale już w tej chwili będziesz na taką zajawkę, przypominajkę na przyszłość. Więc troszkę będziemy musieli sobie tutaj pozmieniać, na pewno się musimy pozbyć tego backgroundu z naszego kontenera, tak samo tutaj tych śmieci, bo to nie jest nam kompletnie potrzebne. Będzie potem służyć na przyszłość, może jeszcze sobie coś z tym podziałamy, ale póki co porządki. No i teraz tak, oczywiście, skoro tworzymy nawigację, to przypominam, że musimy użyć tagu natywnego, który ma znaczenie semantyczne, ma określoną rolę, jest landmarkiem w HTML-u, czyli nav. No i taka nawigacja zwykle gdzieś tam się składa z linku do strony głównej, czy tam logo, no i tutaj ten href mógł mieć sobie img na przykład, albo po prostu tekst, nazwa firmy. To się dużo nie będzie różnić, po prostu tutaj będzie tak img. No wtedy, gdyby był tak img, byłby dłuższy, no to pokusiłbym się o przełamanie tego w taki sposób. No i pamiętaj też, że do tego tagu img musielibyśmy dodać atrybut alt. I taki atrybut alt mógłby po prostu mieć sobie napis logo. Możemy to tak zostawić. Zostawimy sobie też takiego hasza tutaj, on sprawi, że kliknięcie tej nawigacji po prostu nas przeniesie na samą górę, tego słowa akurat nazwa firmy. No i kolejne linki tutaj jakieś będą, które nas już nawigują do odpowiednich miejsc na stronie i to powiedzmy będzie oferta
Powielimy to sobie o nas. No to oczywiście, jak to są hasze, to tutaj oczywiście offer, about. Tutaj mielibyśmy jeszcze może experience. No i na końcu standardowo kontakt. To jest taki klasyk bardzo, ale bardzo często jednak takie stronki będziemy robić. Po prostu dużo klientów takie chce. Są proste, są szybkie i są też tanie, no ale my możemy takich stronek zrobić dużo i wtedy gdzieś tam sobie zbudować te zyski. No i okej. Okay. Tak to wygląda. Wyłączę sobie na razie ten widok RWD. Mamy po prostu wpisane linki. Linki są elementami inline'owymi, więc oczywiście one się tutaj zmieściły jeden obok drugiego. No ale to nie jest do końca to, co byśmy chcieli. Więc od razu zrobimy podobnie, jak już zresztą pokazywałem przy tym flexie na poprzednich lekcjach, jeżeli mówiliśmy o flexie właśnie. No to tutaj sobie zrobimy coś podobnego. Nav. Ja to robię w tym pliku, bo to jest mobile first, to jest najniższy widok. No i teraz tak, display flex, nic tam nie zmieni za bardzo, trochę się ścisnęły te elementy, ale no, chciałbym, żeby było jedno po lewej i drugie po prawej i oczywiście muszę sobie to teraz tak rozdzielić, żeby to były dwa elementy. Użyję tutaj justified content space between, to pamiętasz, że nam całą przerwę, czyli całe to miejsce, które tutaj do końca zostało, wstrzeli pomiędzy elementy, które tutaj są. I gdybym to po prostu w taki sposób użył, bez tego diva, no to pomiędzy każdym z tych linków byłaby przerwa. To nie o to chodzi. Ja chcę mieć po lewej stronie to, a po prawej stronie zbiór tych pozostałych linków. Więc w taki sposób nam to śmignie fajnie. O, jeszcze nie śmignęło. Zobaczmy sobie, co tutaj się wydarzyło takiego. Anchor. Muszę to obniżyć. Div, ok. Zobaczmy na tą nawigację. Ok, coś tutaj pomieszałem. Nav display flex. OK. Mamy tutaj to tak samo w nawie ustalone. No, oczywiście to jest głupi błąd, przecież nie dodałem tutaj jeszcze tego justified content. Space between. OK. Teraz wiemy już dokładnie, że będziemy musieli to przenieść do kontenera. Już to pokazywałem na poprzednim przykładzie, więc ten kontener nasz wewnątrz nawigacji będzie miał tego flexa, będzie miał wysokość też ustawioną, no od niej będzie znowu te 60 pikseli, tak klasycznie. Kolor tła już musi być w naszej nawigacji oczywiście, no bo ona będzie na całą szerokość, a ten kontener nam to ograniczy. Damy sobie ten black. Żeby było widać nasze napisy oczywiście w taki sposób. Dobra, ok. Pakujemy teraz to w kontener wszystko. Dużo ludzi się mnie pytało podczas lekcji, jak pokazywałem takie przykłady, dlaczego my pakujemy kontener do nawigacji? Czemu nie możemy całej strony zapakować w kontener? I to jest słuszne pytanie. No musimy tak zrobić, już pokazuję dlaczego. No tutaj nam to wszystko działa. Oczywiście możemy sobie teraz dodać jeszcze align items, żeby to było w pionie na równo. Jest. No ale teraz co by się stało, gdybym faktycznie zrobił na odwrót i zapakował całą tę nawigację w kontenera? Mogę pokazać, bo to jest warte do zapamiętania, bo takie coś może nas kiedyś podkusić i to nie będzie dobrym rozwiązaniem niestety. Brzydkie formatowanie, ale to tylko chcę pokazać. No ten kontener, to już nie chodzi o te style same, które tutaj mamy zaaplikowane, prawda? O to ułożenie. Ale ten kontener nam zawsze obetnie z lewej i prawej strony część kontentu, a tym kontentem, tą zawartością, no jest nawigacja. Więc chociaż nawigacja ma tło i powinna być na całą szerokość i tylko treść w niej ma być ograniczona, to jest bardzo ważne, to tylko ta treść ma być ograniczona. Ja mówiłem, że ozdobniki, tła i tak dalej, to sobie może tu wychodzić, bo to taki ładny, spójny efekt nam robi. Natomiast treść musi być w środku, więc my ją musimy teraz z powrotem przenieść ten kontener do środka. I tego diva. Ok, to jest wersja taka bardziej desktopowa, więc na początku, skoro mamy tu mobile first, to musimy sobie tego diva jakoś nazwać. Class navlinks go zwykle nazywam. To też już mniej więcej było, więc to szybko potraktuję.
Tutaj display none. Nie chcemy go wyświetlać w ogóle na wersji mobilnej. Czemu? No zobaczmy. Mamy teraz taki malutki widoczek. Otworzę to, żeby to było widoczne teraz. No i co? No miażdży to, nie? Nie ma szans, żeby to się zmieściło. Musimy to usunąć, a będziemy chcieli za to tutaj umieścić jakąś ikonkę. I wejdziemy sobie na flat icon. Bardzo fajna strona, która udostępnia nam za darmo właśnie dużo takich ikonek. Tylko trzeba tam powiedzieć, kto jest autorem. I zamieniamy sobie tutaj na przykład toggle. No nie. Juggler, kurczę, toggler. Oczywiście też nie ubędzie się bez mnóstwa reklam, coś mi tutaj autokorekta wskakuje, zaraz mnie krew zaleje. Więc damy sobie burger menu. To jest inne określenie na te trzy kreski takie. No też to nie pasuje, a może po prostu menu, po tym będzie takie menu mobilne. No i jest. To się mówi na to toggler, mówi się na to też burger menu, no jak zresztą pojawiło się nawet. Wynika to z tego, że takie trzy warstwy symulują troszeczkę, przypominają nam burgera. Faktycznie taka nazwa jest używana, akurat flat icon tego nie ogarnął tutaj za bardzo, ale uwierz mi na słowo. Weźmiemy sobie którąś z tych ikon. Najlepiej białą, więc myślę, że może ta będzie spoko. Ale to już jest kwestia potem dopasowania, prawda? To nie jest takie istotne. Weźmiemy sobie w SVG, to jest format grafiki wektorowej, ona jest lżejsza. OK, mamy to pobrane. Ja sobie to przeniosę teraz do folderu. OK, ja w międzyczasie sobie to przeniosłem do folderu naszego tutaj, menu SVG. No i wrzućmy go tutaj tak na próbę. Powiedzmy IMG SRC. Menu SVG, Alt, logo. A, co ja robię? Oczywiście menu. OK, troszkę nam to wyleciało poza naszą nawigację, bo chodzi oczywiście o rozmiar, więc teraz sobie to poprawimy. OK. No to width damy sobie tutaj powiedzmy 50. Pikseli. Problem jest taki, że ja widzę teraz, że to nie do końca był biały obrazek, no trudno, taka pułapka na nas. To jest po prostu brak tła w tym momencie. Więc możemy zrobić inaczej, jak mamy tutaj konto założone, ja się zaloguję w tej chwili. A powiedzmy to za pomocą Facebooka. OK, jestem zalogowany. I w tym momencie, jak już jesteś zalogowany, no to możesz sobie zmieniać kolor takich elementów. Klikamy tutaj na tą paletę, dajemy białe. Jeszcze raz, druga próba, jeszcze raz sobie to przeniosę, pozwól na sekundkę. OK, w międzyczasie podmieniłem sobie te pliki i widzimy, że to już jest to, co chcieliśmy. Width 50 pikseli, OK, i nawet mniej, możemy sobie teraz to dopasować. Ja w międzyczasie po prostu przeniosłem ten plik, który pobrałem nowy i wkleiłem go zamiast tamtego. Ta ikonka no, nie jest zbyt ładna, nie oszukujmy się, można by było tutaj poszukać ładniejszy, tylko no, nie o to chodzi, żebyśmy teraz zrobili jakiś przepiękny design, tylko żeby to mniej więcej Ci zaprezentować, jak za to się zabrać. OK. Jest ta ikonka tutaj dodana jako IMG póki co. Będziemy to musieli jeszcze dopracować, ale nie szkodzi. I teraz tak, jak zwiększamy nasz ekran, to będziemy chcieli wyświetlić z powrotem napisy, prawda? Linki tutaj, a nie ten przycisk. Więc teraz wejdziemy sobie znowu do naszego ekranu z aplikacją. No i tak, mamy tutaj na links usunięte. Dobra. No to teraz w tablecie, już myślę, że w tym widoku możemy to wyświetlić. Powiemy, że na links display ma mieć ustawiony i tak, albo na block, to jest domyślne ustawienie dla diva, albo initial, czyli po prostu to, co jest domyślne dla dowolnego elementu, czyli gdyby to był wcześniej element inline'owy, to initial by go ustawił z powrotem na inline. Jeżeli to jest blokowy, no bo tutaj mamy diva, to znowu zrobi z niego blokowy. Tylko to jeszcze nie będzie to, bo mamy tutaj po pierwsze naszą ikonkę, nie zmieniliśmy jej rozmiaru i mamy ją połączoną z tymi napisami, więc znowu stopniowo sobie to dopracowujemy. Dajmy mu jakąś klasę tej ikonce. Powiedzmy, to jest nav btn. I tak, width tutaj damy 25 pikseli. Jest OK. I teraz tak, NavLinks jest w wersji mobilnej usunięty, zamknięty, prawda? W tablet ją odpalamy, więc musimy teraz na odwrót zrobić z NavBTN. Tutaj jest widoczny, ale w tablecie, skoro wyświetlamy to, to znowu musimy ukryć. I dajemy tutaj display none. No i okej, mamy duży ekran, mamy napisy. Zmniejszamy w pewnym momencie poniżej tego 700
80. Ile tam mieliśmy ustawione? Tablet był na 760, nie, 1024. Poniżej 1024 pikseli wraca nam menu z burgerem. Powyżej mamy napisy. Widzisz? Responsywnie. Może się to zmniejszać, może mieć taki ekran na przykład, powiedzmy, weźmy sobie co, jakiegoś tam iPhone'a X. No to akurat w tym przypadku to nie będzie działało, bo akurat ta metakory się nie wpisuje, ale gdyby był troszeczkę szerszy, no to już by nam mógł znowu wpaść w takie coś. Więc na tym polega ta cała responsywność, na tym, że ta aplikacja troszkę sobie żyje, troszkę się dopasowuje do naszych zmiennych warunków i tak naprawdę no tyle, jeżeli chodzi o samo stworzenie tej nawigacji. Oczywiście poza dopasowaniem czcionki, stronie, żeby to było ładne, to już jest absolutnie wszystko. Teraz tak, no mamy tutaj obrazek jakiś i ten obrazek ma służyć jako przycisk. No to już wiemy oczywiście, że takie rozwiązanie nie jest dobre. Musimy to opakować jakiś baton. Po drugie, no problem jest taki, że my to musimy kliknąć i wywołać jakąś akcję. I w idealnym świecie, gdybyśmy chcieli to zrobić, to będziemy takie coś wykonywać za pomocą JavaScriptu. No tylko, że nie musisz znać jeszcze JavaScriptu na tym momencie. I jest coś takiego, taki hack powiedzmy jeszcze, który możesz sobie zastosować. On, przypominam i uprzedzam, on nie jest takim naprawdę dobrym rozwiązaniem, więc miej to po prostu na uwadze. Ale póki co, póki nie będziesz ogarniać JS-a, a jeżeli chcesz, to zapraszam do kursu dla całego cyklu o JS-ie, to póki co możemy zrobić taki hack i zrobimy go na kolejnej lekcji. Zrobimy, że będzie tutaj takie menu wysuwane, mobilne, po kliknięciu właśnie na ten IMG. Więc będzie ciekawie, to będzie taka już trochę powiedzmy magia. Zapraszam. Do zobaczenia. Hejka, hejka. Teraz obiecany tam ten hack, czy zwał jak zwał. No taka dziwna praktyka, raczej nie stosowałbym jej normalnie w projektach komercyjnych na dłuższą metę. Ale jak mówiłem, do czasu aż nie ogarniasz JS-a, możesz się takim czymś posiłkować. No i teraz tak. W jaki sposób ja mogę zrobić, że po kliknięciu w jakiś element coś się wydarzy? No zwykle się to kojarzy z jakąś funkcją, tak? Jeżeli kliknięte jest coś tam, to wykonaj coś tam. To jest takie typowo już programistyczne. No natomiast da się takie coś zrobić w CSS-ie, dlatego ja tak ciągle powtarzam, że ten CSS to nie jest coś takiego bardzo prymitywnego. Pokazywanie te funkcje repeat i tak dalej są zmienne w CSS-ie i to wszystko sobie wykorzystamy tak samo w naszym projekcie, o tych zmiennych, już mówiąc. No i może też takie funkcje robić typu, jeżeli coś się stanie, to się stanie inna rzecz. No i tak, na pewno będziemy mieli to tutaj, bo to jest nasz styl mobilny. I że wykonać taką opcję, no to musimy jakiś klikalny element wziąć. I najlepiej będzie to zrobić za pomocą inputa typu checkbox, bo on ma takie dwa stany, albo jest zaznaczony, albo jest odznaczony. Jeżeli nie wiesz, co to jest, to już pokazuję. Dobra, zapiszmy sobie, ćwierzmy, mamy tutaj takie śmieszne coś. I to właśnie śmieszne coś ma docelowo odpowiadać za to, że będziemy wyświetlać i ukrywać nasze menu. No więc jak można to osiągnąć, bo my przecież chcemy wykorzystać ten obrazek, tak? Te IMG do klikania, no ale musimy to połączyć z funkcjonalnością inputa. Pokazuję, bo to jest właśnie, jak już mówiłem, taki śmieszny haczek. I możemy tutaj użyć takiego elementu, który się nazywa label. To jest taki element w HTML-u, który pozwala dodać właśnie opis do jakiegoś inputa. My go powinniśmy zawsze tak naprawdę używać w połączeniu z inputem. Natomiast możemy zrobić właśnie taki trik, że włożymy tego inputa do środka i ten obrazek, na przykład tutaj, a tu przygotujemy sobie naszą nawigację. Nav Mobile. I to Nav Mobile może mieć jakąś listę nieuporządkowaną z tymi właśnie linkami. I bazowo nasze Nav Mobile ma być ukryte, prawda? Bo nie będziemy automatycznie wysiadać tego naszego Nav Mobile. To wygląda póki co kretyńsko, ale zaraz zobaczysz, że troszkę się wyklaruje. Dobrze. No to zobaczymy póki co, jakie zmiany zaszły tutaj. Ok, one są bliżej siebie troszeczkę. Widzisz też, że klikając na ten obrazek, zaznacza się i odznacza mój checkbox. Więc to jest bardzo dobry efekt. Musimy teraz tylko jakoś zrobić, żeby tego nie było widać. Nic trudnego, no możemy sobie to też jakąś klasę tego dopisać. Class nav mobile checkbox. No i nie możemy użyć DisplayNone. Gdybym tak zrobił, to cała funkcjonalność tego, no teraz tego nie widać oczywiście, ale cała funkcjonalność checkboxa znika. Visibility hidden też. Musimy użyć opacity 0.
I teraz tego nie widać dalej oczywiście, no ale ten checkbox tutaj będzie zaznaczony i odznaczony. O, tutaj, no nie będzie tego widać, ale za chwileczkę zobaczysz efekt. No i tak, taki checkbox, on ma właściwość checked, czyli właśnie kliknięty. Moglibyśmy na przykład opacity zmienić na 1 po kliknięciu. Widzisz, pokazuje się i znika. Czyli my możemy kontrolować to, co się dzieje w momencie, kiedy ten element jest kliknięty. Tylko my nie do końca chcemy z nim coś robić, tylko chcielibyśmy, żeby ta nasza nawigacja się pojawiła. To tutaj. I możemy do tego użyć takiego specjalnego znaczka, powiedzmy, plus, który oznacza, że jeżeli będę miał jakiś element zaraz po nim, czyli w kolejności tutaj, to o danej klasie albo właściwości, powiedzmy, mogę tutaj użyć nawet tag div, to będzie tylko ten jeden zaraz, który wyświetla się po nav, po tym nav mobile checkbox, czyli to by i tak pasowało do niego. No ale użyjemy sobie klasy, będzie tak bezpieczniej, może po prostu czyściej. I jemu powiemy display initial. Zobaczmy. No i widzimy, że śmiga. Oczywiście psuje nam to kompletnie cały widok, ale nie szkodzi, popracujemy sobie nad tym. Taka nawigacja nasza mobilna, ona będzie miała specyficzny wygląd. I tutaj bym dał na początku position absolute. Odsunąłbym ją od góry o 60 pikseli, czyli tyle, ile ma nasza nawigacja, tak? Bo ja bym chciał, żeby to menu się wyświetliło zaraz pod nawigacją. Zaraz z lewej strony, żeby się zaczęło, no i żeby miało szerokość 100%. Zobaczmy, czy to w ogóle będzie jakieś miało ręce i nogi. No nie do końca, nie widać tutaj nic. Gdzie się pojawia, ale gdzie to nie widać. W tym miejscu. O, okej. No więc działamy z tym dalej. No i co mogłoby tu jeszcze odpowiadać za to, że my tego nie widzimy? Jest odsunięte od góry o 60 pikseli, tak? Czyli o tą odległość od góry wiemy, że się będzie znajdowało, bo jest na pozycji absolutnej, a jego najbliższym rodzicem relatywnym jest body. No też moglibyśmy to zrobić tak naprawdę najlepiej według nawigacji, no ale to za chwilkę. Widać, że w ogóle tutaj się wyświetla, tak? Nav Mobile jest na 100% szerokości, ma w sobie URL, jak myślisz, co to jeszcze może być? Nawet tutaj teraz się podświetla. Chodzi oczywiście o kolor tych linków. Zobaczmy sobie tutaj. Black. No nie zadziała, bo to są oczywiście linki, więc musielibyśmy tutaj bezpośrednio do nich. Nie tak mojego. No i te oczywiście zniknęły, tutaj się pojawiły. Więc w jakiś sposób nam to załatwiło całą sprawę. Wiemy już, że musimy sobie to w inny sposób troszkę zorganizować. Przede wszystkim, żeby to było zgodnie semantycznie, to musimy tutaj li sobie dodać. Raz, dwa, trzy, cztery. To wklejamy tu. Wyciąłem to raz z linią. Okej. Takie coś bym przełamał, żeby to było bardziej czytelne. Znowu, jeszcze tylko dwa razy. No i moglibyśmy zmienić napis, nasz kolor tych anchorów na czarny, na przykład, żeby to było widać, tylko trochę bez sensu. Dajmy temu na mobile po prostu background, taki sam jak jest w nawigacji. Black. Okej, zobaczmy sobie, co teraz dalej. Nav links, okej. Chyba HTML-a nie zapisaliśmy. Albo zapisaliśmy. Nie widzę tutaj jeszcze. Okej, to jest to tutaj. UL, okej, mamy LI. No tak, nie mamy jej otwartej, oczywiście. Otwiera się, jest. Moglibyśmy sobie to jeszcze wyśrodkować, ten tekst na przykład tutaj. Center. W taki sposób. No, zamykamy, otwieramy, linki wszystkie działają. Jedyny minus jest taki tego, że no, nie będzie nam zamykało tego po kliknięciu w któryś z tych linków. Nie szkodzi, no, to jest czeknięte i możemy sobie to z powrotem zamknąć. Jak widzisz, cała funkcjonalność jest tak, jaka miała być. A już ta wizualna strona, żeby to wyglądało faktycznie estetycznie ładnie, żeby to były ładne czcionki, ikonki, no to już jest twoja zabawa, możesz teraz sobie to dopasować do swojego projektu. Natomiast cała logika, która za to odpowiada, no, jest zawarta tutaj naszym style CSS.
To mogło być bardzo dziwne, bo to nie jest naturalne zachowanie. Nie po to tworzymy checkboxy, żeby tak na nich operować. Więc może otwórz sobie tę lekcję jeszcze raz od początku na spokojnie i przeanalizuj. Ja zrobię takie krótkie podsumowanie. Mamy tutaj tego labela, który służy do tego właśnie, żeby opisywać nasze checkboxy, czy tam input jakiekolwiek. I on działa w taki sposób, że klikając go, od razu klikamy tak samo na checkboxa. Więc czy tam inny input, jakikolwiek. No i w takiej sytuacji możemy sobie tu umieścić jakieś elementy w środku i umieściłem właśnie tego inputa, bo na nim możemy operować na tym zdarzeniu checkbox, check, przepraszam. I w momencie, kiedy on jest checked, czyli kliknięty, a wiemy, że to się wydarzy po kliknięciu w dowolne miejsce labela, czyli również na nasz obrazek, który tu wrzuciłem, mówimy tak, ok, elemencie, jesteś kliknięty, tak, zaznaczony, to teraz następny zaraz po tobie element, który ma taką klasę, nav-mobile, ma zmienić style na takie. No i on zmienia. A jak działa nav-mobile? No my to już ustaliliśmy tutaj. Ma pozycję absolutną, czyli my mu bezpośrednio mówimy, gdzie się ma umieścić za pomocą tych takich koordynatów tutaj. No DeepTrain jest nadpisywane tutaj oczywiście, to widzimy. Szerokość 100%, bo musieliśmy na pozycji tej absolutnej już ustawić. Background i tyle tak naprawdę. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o takie wstępy. Na kolejnej lekcji zrobimy sobie responsywne kwadraty i koła. To może brzmieć mega dziwnie w tej chwili, ale bardzo trudno jest zrobić responsywne koła i kwadraty. Mówię o takich faktycznie elementach, które mają dokładnie taką samą szerokość, jak i wysokość. No bo po prostu właśnie są okręgami, tak? No dobrze, no to w takim razie ogarniemy to sobie na kolejnej lekcji. Do zobaczenia. Hejka, hejka. Jak jesteśmy już przy takich hakach, trikach, jak to było z tym menu, no to teraz musimy przejść do kolejnej ważnej rzeczy, którą na pewno prędzej czy później będziesz musieć zrobić. No a nie jest taka wcale oczywista, bo chciałbym sobie zrobić teraz taki kwadrat, póki co jeden, który będzie miał szerokość w procentach ustaloną. Czyli tutaj bierzemy tego square, no i width powiedzmy tam 20%. Background, color, dajmy tam ten nasz koral. No i teraz tak, nie mogę dać high 20%, to już wiesz. No bo 20% z czego? No z body, prawda? Bo to jest nasz rodzic. A ile ma body? Tyle, ile ma square. A ile ma square? No nie ma nic, bo nie ma treści w sobie żadnej. Nie ma żadnego naturalnego kontentu, który by go rozepchał. Mógłbym teraz tutaj dać literkę. No i to będzie takie sobie, prawda? Nie będzie to wcale żadnym kwadratem. Takie założenia już poznaliśmy w poprzedniej części kursu, ale taka przypominajka. No ale, no to teraz co? No nie ma innej opcji. No musiałbym w pikselach zrobić, tak? Na przykład tutaj dać 200 pikseli, no i high 200 pikseli. No ale co ja absolutnie potrzebuję, żeby to było w procentach? Ja potrzebuję koniecznie, żeby szerokość tego kwadratu czy okręgu była zawsze zależna od rodzica, czyli powiedzmy, że on będzie duży na tym etapie, będzie miał 500 pikseli, ale pamiętasz, jak resizowałem, zmniejszałem tą naszą nawigację albo kontener, to na wersji mobilnej on był elastyczny. On się kurczył razem z rozmiarem naszego ekranu. Nie miał podanej szerokości w pikselach. Właśnie po to, żeby był płynny, fluid, elastyczny. No i to samo mógłbym chcieć zrobić z takim okręgiem, żeby zawsze zajmował tam powiedzmy 80% szerokości, albo 100% nawet, nieważne, ale nie wiem jaka ta szerokość będzie, bo może ktoś tu palić na telefonie 300 pikseli szerokości, może 412 i tak dalej. Więc na pewno taki przypadek będzie, uwierz mi na słowo. To może być jakiś awatar na przykład, czy tam właśnie zdjęcie jakiegoś pracownika na stronie. Więc zostawię sobie to width 20%. I są dwie drogi. Pierwsza jest prostsza, ale troszkę więcej potem zajmuje czasu przy zmianie tego wyglądu na różnych widokach. I o co chodzi? Padding button 20%. No tego się pewnie nie spodziewałeś, chyba że już to gdzieś widziałeś. No i faktycznie ten kwadrat jest idealnym kwadratem w tym momencie. No oczywiście w sytuacji, kiedy ja usunę to R. Dlaczego jak usunę to R? No odpalmy sobie teraz narzędzie deweloperskie. No bo teraz jest kwadrat, prawda? Jest idealny kwadracik. Popatrzmy sobie na niego, jest 61 na 61. Wpiszę teraz tutaj trójkę na przykład. Troszkę to powiększę może. I no, jakbyśmy go teraz ocenili, to on już wcale nie ma idealnych rozmiarów. To już nie jest na przykład 124 na 124. Tylko widzimy, że coś nam go powiększyło. No ten padding, no to wiesz jak padding działa. Widzimy to tutaj idealnie po prawej stronie na box modelu. Szerokość jest 124. A wysokość 18 wnętrza ciała, bo to nam definiuje width i to nam definiuje ta trójka w środku.
Natomiast padding dodał nam tą wysokość dokładnie taką samą, jak jest zdefiniowana szerokość. To jest hack, to jest takie dziwne zastosowanie tego, bo po prostu nie ma w tym momencie innej opcji, żeby zrobić responsywny kwadrat, więc jeżeli cię to dziwi, wydaje się absurdalne, to no, jak najbardziej masz rację. Ale faktycznie nie ma jeszcze alternatywy do tego, więc temu ci to chciałem pokazać. I z czego to wynika? No ta trójka nam po prostu zabiera naturalnie miejsce, rozciąga nam ten element, a padding bottom nam dodaje padding bottom równy temu szerokości. Więc jak możemy to rozwiązać? Możemy do tego elementu wrzucić kolejny div i nazwiemy go content, czyli zawartość. No i teraz tak. Jaki element, o jakim typie, czy tam, no już nie chcę spoilerować, ale co możemy zrobić z tym elementem, żeby nieważne gdzie on był ułożony, nieważne co by miał w sobie, żeby nie zaburzał naturalnego flow całej reszty aplikacji, elementów, żeby nic tu nam nie popsuł wizualnie. Mogę mu nadać position absolute. No i temu oczywiście muszę dać position relative, żeby miał względem czegoś się pozycjonować. Tak? Absolut działa tak, że on sobie szuka rodzica najbliższego, który ma position relative. I jak teraz bym podał na przykład tam left, nie wiem, 500 pikseli, tak? I coś sobie tutaj wpiszę. Tete. Ups, coś nam tutaj nie zadziałało, sekundeczkę. No oczywiście jestem głupi, ty już pewnie zobaczyłeś. Content, a nie container. No to on nam przesunął to, tą treść, sam początek tego diva o 500 pikseli. Od tej krawędzi tutaj tego naszego diva. To jest ważne, bo gdybym teraz dał tutaj margin left 50 pikseli, to się przesuwa razem z tym. Gdybym nie dał tutaj position relative, to najbliższym relatywnym rodzicem byłby body i to by zostało sobie, to tety by zostało gdzieś tutaj. Nie pozycjonowałoby się względem tego. No ale my nie chcemy tego robić w taki sposób oczywiście. My chcemy, żeby ten content zajął 100% wysokości i szerokości, oczywiście w odwrotnej kolejności, swojego rodzica, czyli był taką naklejką. I w tej chwili widzisz, że to TT, ja sobie to mogę powielić mnóstwo razy. Jest tego tekstu dużo i on wcale nie zmienił już rozmiaru naszego diva, bo ten div dzięki padding bottom ma dokładnie tyle samo wysokości, co szerokości, w teorii, bo ta wysokość jest zapewniona paddingiem, to widziałeś, no nie? To jest taki trik. Natomiast ten content, ten div, no jego to nie interesuje, jak to jest zrobione, że on ma taki rozmiar, prawda? On po prostu będzie miał zawsze 100% szerokości i wysokości tego elementu. Natomiast plusem tego jest to, że nieważne co sobie wrzucimy do jego contentu, to nie będzie naruszać square'a, bo content jest na pozycji absolutnej, czyli takiej bezczelnej, taka po prostu, że no ignoruje część naszych takich domyślnych, standardowych zachowań CSS-a. I okej, okay, tak to działa po prostu, nie ma tu nic więcej do dodania. Nie będziesz musieć kombinować z tym nic, po prostu zawsze robisz to tak samo. Jedyne co się zmienia to with. No i gdybym chciał mieć teraz, nie wiem, 50%, no to oczywiście muszę tak samo padding bottom zmienić na 50%. To zawsze musi być równe szerokości. I to jest takie czasami męczące, że muszę ciągle sobie tutaj to padding bottom dopasowywać. Może bym chciał tylko with zmieniać. I mogę takie coś zrobić. Zmniejszymy sobie tego boxa trochę. No oczywiście on się tak sobie zmieścił, to już naturalne. I mogę powiedzieć square'owi, stworzyć w nim taki pseudoelement after i powiedzieć mu tak, słuchaj, ok, twój content to jest nic, ale masz typ wyświetlania blokowy i teraz to jest najważniejsze, tutaj padding bottom ustawiamy na 100%. I teraz jakbym to zmienił na 20 albo na 15, 14, obojętne, to 100% jest takie uniwersalne. My nie musimy aktualizować padding bottom tutaj, żeby był zawsze równy szerokości, tylko to się dzieje już z automatu. Troszkę więcej kodu jest tu do napisania fakt faktem, ale to napiszesz raz. A pamiętaj, że rozmiar tego square'a możesz zmieniać wielokrotnie w zależności od widoku. Będzie inny na mobilce, będzie inny na tablecie, będzie inny na komputerze. Więc ja używam raczej takiego rozwiązania z tym elementem after. Jak chcesz, jak to jest prosty przypadek na dwóch widokach, możesz sobie oczywiście użyć tego padding bottom tutaj.
To jest dziwne, to jest nienaturalne, kolejny raz podobnie jak z nawigacją, więc to może troszkę ci teraz zamieszać w tych wszystkich rzeczach, których się wcześniej dowiedziałeś z pierwszej części kursu, ale no tak to po prostu działa. I miejmy nadzieję, że za jakiś czas to już zostanie wyeliminowane, że będzie dało się po prostu robić takie elementy responsywne w jakiś bardziej sprytny sposób, no póki co się po prostu nie da, więc to jest jedyny sposób. No a ty gdzieś będziesz miał tą przewagę, że wiesz już jak to zrobić. I to jest tyle, jeżeli chodzi o takie praktyczne zabawy z tym RWD, bo na razie to jest takie, no wiesz, coś się dowiedziałeś, ale jeszcze nie wiesz, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Za chwilkę zaczniemy sobie zgłębiać ten projekt, który będziemy robić, tą najfajniejszą według mnie część całego tego kursu. Pokażę ci, w jaki sposób używać narzędzia do grafiki Figma, takiego po prostu toola, którym się buduje interfejs użytkownika. I stworzymy sobie naprawdę fajnie wyglądającą stronkę, która będzie w pełni responsywna, dużo różnych pułapek tam na nas czeka po drodze, będzie kupa fanu i proponuję, żeby robić tą stronkę ze mną równolegle. Także do zobaczenia i gratuluję cierpliwości.